10 ciekawostek o obozie narodowo-radykalnym. ONR, czyli Obóz Narodowo-Radykalny, to skrajnie prawicowe ugrupowanie polityczne o charakterze faszystowskim założone 14 kwietnia 1934 roku przez młodzieżowych działaczy organizacji Obóz Wielkiej Polski, rozwiązane 10 lipca 1934 roku po trzech miesiącach działalności przez sanacyjne władze państwowe. W późniejszym okresie ONR działał nielegalnie. Przedstawię wam dziś 10 ciekawostek na temat tej organizacji. Wewnętrzny konflikt, obóz narodowo-radykalny, był wartą organizacją do 1935 roku. W 1935 roku ONR rozpadł się na RNR Falangę i ONR ABC. Nazwy ONR ABC i ONR Falanga są umowne i zostały nadane frakcjom przez historyków od nazw pism, wokół których koncentrowało się życie intelektualne tych dwóch frakcji. Odpowiednio dziennika ABC i czasopisma Falanga. Te dwie organizacje były skrajne i walczyły ze sobą, więc w następnych punktach będę określał wprost, czy daną rzecz robili ludzie z ONR ABC czy z ONR Falanga. Bo oficjalnie było to RNR Falanga, ale używanie ONR Falanga też jest prawidłowe. Główną przyczyną rozpadu właściwego ONR-u był konflikt ludzi bardzo radykalnie nastawionych do sanacji i Żydów. Oni utworzyli Falangę. Zaś przedstawiciele ABC to ludzie, którzy powiedzmy delikatnie angażowali się w konflikty, ale jedni i drudzy to ONR. Narodowe Siły Zbrojne. W okresie II wojny światowej przedwojenni działacze środowiska ONR ABC. Powołali Związek Jeszczurzy i Grupę Szańca, które weszły w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Organizacja Wojskowa Związek Jeszczuży to polska konspiracyjna organizacja wojskowa Obozu Narodowego, działająca w latach 1939-1945, zaś Grupa Szańca działała przez cały okres okupacji i również była grupą konspiracyjną. To właśnie te organizacje zostały utworzone przez ONR ABC. Pogrom Wielkanocny. Sprawką tego wydarzenia byli już ludzie z ONR Falanga, a nie z ONR ABC. Byli oni zrzeszeni pod nazwą Narodowa Organizacja Radykalna, ale o niej opowiem później, więc w tym podpunkcie będę używał określenia po prostu Falanga. Pogrom Wielkanocny to seria napadów na ludność żydowską, mająca miejsce w Warszawie i w Krakowie od 22 marca do 30 marca 1940 roku. Rozruchom przyświecało hasło Niech żyje Polska bez Żydów. Najkrwawsze ekscesy miały miejsce na Powiślu i Pradze, uczestniczyło w nich około 500 osób. Zajście spowodowane było rzekomym zabójstwem dziecka, które okradło Żydów. Plotka nie została udokumentowana ani potwierdzona, stała się przyczyną zajść przeciwko Żydom. Mimo apeli podziemnych organizacji o spokój i zaprzestanie współpracy z Niemcami, przedstawiciele części ruchu narodowo-radykalnego skupionego w Narodowej Organizacji Radykalnej i w jej bojówce ATAK organizowali kolejne akcje skierowane przeciwko sąsiadom. ONR Falanga nawoływał do ataków na Żydów, oskarżał ich o porażkę w kampanii wrześniowej i nawoływał do zawiązania sojuszu z Hitlerem przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Pogrom uważany jest za zwieńczenie antysemickiej nagonki prowadzonej przez niemieckich i niestety polskich nazistów w 1939 roku. ONR-owcy nie lubili Piłsudskiego i to się tyczy zarówno ABC, jak i falangi. Zarówno jedni i drudzy ostro krytykowali rząd Piłsudskiego, oskarżając go o autorytalizm oraz socjalizm. Ludzie, którzy później utworzyli ABC opowiadali się za demokratycznym obaleniem Piłsudskiego i wygraniu w wyborach. Falanga zaś nazywała przedstawicieli ABC tchórzami i nawoływała do zbrojnego obalenia sanacji. Nie wiem jak was, ale mnie bawią osoby, które na jakichś tam marszach niosą falangi obok portrety Piłsudskiego. Trochę to bez sensu jak dla mnie. Ja tam jestem zdecydowanie Piłsudczakiem, więc taki niesmak czuję wtedy. Inspiracje komunizmem. ONRowcy Sięgali w swoich działaniach do różnych technik, głównie czerpali z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, ale w pewnych dziedzinach używali technik komunistycznych. Michał Choworka, jako lider ONR, w Poznaniu w maju 1934 roku stwierdził, że należy pozbawić Żydów majątku i że trzeba bez skrupułów odebrać wszystko Żydom, a następnie wyrzucić ich z kraju postawił także tezę o konieczności aryjskiej solidarności w celu usunięcia z narodu tych, którzy są obcy rasowo. W jaki sposób zabrać wszystko żydom i ich wyrzucić z kraju? No, to nie takie łatwe, to duża operacja. Otóż planując to NROWcy inspirowali się komunistami, którzy zabrali majątki kapitalistom, a następnie wyrzucili ich z Rosji. ONR-owcy byli antykapitalistami. Dziś bardzo często się widzi narodowców z jakimś tam logiem ONR w zdjęciu profilowym, którzy głoszą teorie kapitalistyczne. Wiecie, takie typowo korwinistyczne teorie, bo to jest teraz w modzie. No niestety, punkty od 4 do 8 deklaracji programowej ONR dotyczą kwestii gospodarczych. ONR twierdzi, że kapitalizm jest ustrojem opartym na niesprawiedliwości i musi zostać obalony. Własność prywatna jest określona jako funkcja Społeczna, która nie może być źródłem wyzysku i nadużyć. Nowy ustrój gospodarczy powinien być oparty na nowym człowieku, świadomym swych obowiązków wobec narodu. Postulowano likwidację żydowskiego pośrednictwa w handlu, a także nacjonalizację i wywłaszczenie przedsiębiorstw kontrolowanych przez kapitał międzynarodowy, działających w branżach górniczej, hutniczej, sektorze usług politycznych, a także elektrowni. Opowiadano się za parcelacją wielkich obszarów rolnych. Punkt piąty stwierdzał, że celem polityki gospodarczej powinna być niezależność od rynków światowych, a wszystkie potrzeby ekonomiczne powinna zaspokajać krajowa produkcja. Punkt 9 deklaruje, że ustrój państwa ma być oparty na zasadzie hierarchii. Władzę ma sprawować hierarchiczna organizacja narodu. Choć ideowo ONR odrzucał również komunizm i socjalizm, to gdyby wziąć tak socjalizm, kapitalizm i komunizm, to poglądy gospodarcze ONR-owców najbardziej pasują do takiego faszystowskiego socjalizmu takiego jaki był obecny we Włoszech czy po wojnie na Kubie za rządów Castro. To jest dokładnie ten model. Tylko nazwami się różni, no bo wiadomo, uwarunkowanie kulturowe. ONR-owcy byli terrorystami. Nie wszyscy, tylko członkowie ONR Falanga. ONR posiadał zorganizowaną bojówkę, która nosiła nazwę Narodowa Organizacja Bojowa Życie i Śmierć dla Narodu. Bojówka ostro występowała przeciwko Żydom. Jej działalność polegała na demolowaniu sklepów, lokali i mieszkań żydowskich. Szczególne nasilenie działalności terrorystycznej przypada na okres wiosny i lata 1937 roku. Wtedy właśnie miała miejsce najbardziej brutalna akcja falanki, oddanie strzałów do pochodu pierwszomajowego buntu. Zginęło jedno pięcioletnie dziecko, kilka osób w tym ośmioletni chłopiec zostało rannych ONR dokonał także kilku ataków bombowych na siedziby Związku Nauczycielstwa Polskiego W jednym z nich w Łodzi zginęła jedna osoba, cztery osoby zostały ranne Inny atak miał miejsce w miejscowości Przytyk ONR Falanga oczywiście obrzucił domy żydowskie bombami zapalającymi 1 maja 1938 roku ONR podłożył bombę na placu Muranowskim w Warszawie ranne zostały dwie osoby tego samego dnia w Lwowie członkowie falangi rzucili petardy na pochód 1 majowy. 40 osób zostało rannych z czego 7 ciężko jednej z ofiar wybuch urwał dłoń i część przedramienia Pretekstem do przemocy było prowadzenie przez falangę Akcji bojkotu handlu żydowskiego. No ja rozumiem, że walczyli o jakieś tam swoje poglądy, no ale kurde panowie, bez przesady, żeby nie było ONR-owcy z falangi, napadali również na ONR-owców z ABC. Do szczególnej eskalacji konfliktu doszło w 1937 roku. Wydawane przez ONR ABC pismo ABC opublikowało w tym okresie liczne artykuły opisujące malwersacje finansowe członka ONR, Falanka Aleksandra Sendlikowskiego. W zemście za te artykuły bojówka falangi pobiła jednego z liderów ABC, Tadeusza Gluzińskiego. ONR Falanga zorganizowało także napad na innego działacza ONR ABC jana korolca. Fascynacja hitlerem. To zjawisko było obecne głównie w ONR Falanga i też przyczyniło się do rozpadu na linii falanga ABC. Na nastroje w obozie narodowym mocno wpłynęło zdobycie władzy przez Hitlera w Niemczech. Młodzi, czyli przedstawiciele przyszłego ONR-Falanga, byli w tym okresie zafascynowani hitleryzmem. Młodym imponował przede wszystkim antysemityzm, a także skuteczność ruchu hitlerowskiego w zdobywaniu władzy. Starsi, czyli ci, którzy później utworzyli ONR-ABC, byli bardziej liberalnie nastawieni do władzy i sceptycznie podchodzili do hitleryzmu. Nie chcieli imitować hitlerowskich metod zdobycia władzy i demagogii, w w kwestiach socjalnych, choć Roman Dmowski, nieformalny lider całego obozu narodowego, uważał nazizm za niemiecką formę ruchu narodowego i omawiał sukcesy Hitlera z dużą dozą, dozą sympatii. Gdy w Warszawie rozwieszono ulotki Hitler Endek dwa Bratanki, pismo ONR Stafeta. Chwaliło akcję jako dobrą robotę propagandową. W tym samym piśmie 7 czerwca 1934 roku napisano o państwie Hitlera, cieszymy się, że znalazł się w Europie wielki kraj, który wymierzył żydowstwu cios tak potężny. Program inspirowany III Rzeszą. Wspomniałem już, co mówił program ONR odnośnie gospodarki, posłuchajcie, co mówi odnośnie Żydów. Tak zwana kwestia żydowska była regulowana przez trzeci punkt programu. Deklaracja postuluje odebranie praw obywatelskich Żydom i usunięcie ich z Polski, zaś sam podpunkt odnosi się do ustaw norymberskich. Ustawy norymberskie to ustawy rasowe uchwalone przez niemiecki Reichstag 15 września 1935 roku, w tym samym dniu ogłoszone na zjeście NSDAP. W Norymberce. Członkowie ONR chcieli utworzyć kolaboracyjny rząd. Mówi się, że Polska, jako jedyny kraj, nie utworzyła rządu kolaboracyjnego. To nie Polska nie utworzyła, to Hitler tego nie chciał. Narodowa Organizacja Radykalna to polska narodowo-radykalna organizacja kolaborująca z Niemcami utworzona w październiku 1939 roku przez grupę dawnych członków. ONR Falanga. Działała trzy miesiące, została rozwiązana w styczniu 1940 roku po przejęciu władzy przez cywilną administrację generalnego gubernatorstwa i po wydanym przez Hitlera w kwietniu 1940 roku zakazie współpracy ze politycznymi organizacjami w Polsce. Narodowa organizacja radykalna została pozbawiona ochrony i współpracy ze strony nazistów 8 maja 1940 roku świetlicki został aresztowany i uwięziony na pawiaku 20 czerwca 1940 roku lider polskiej kolaboracyjnej organizacji został rozstrzelany w Palmirach, co zakończyło działalność Narodowej Organizacji Radykalnej. Wcześniej jednak Narodowa Organizacja Radykalna otrzymała od niemieckich władz wojskowych dawny lokale związku młodej Polski w alejach ujazdowskich w Warszawie. To oni mieli sprawować proezistowską władzę w Polsce, tylko Hitlerowi się coś odwidziało. Może to i dobrze, bo tak byśmy musieli się tłumaczyć z czegoś więcej niż z drobnych wybryków Burego czy ONR-owców z Falanki.